Robi się już ciemno. Jesteśmy w tym niesamowitym miejscu. Pokażę wam dzisiaj całkiem ciekawą willę, w której mieszkała kobieta z niepełnosprawnym dzieciakiem. Willa była troszeczkę też dostosowana do tego chłopaka. Wow, nie wierzę, że jeszcze to zostało wszystko. Willa jest naprawdę klimatyczna. Mimo to, że jakiś czas temu wybuchł tutaj pożar i część mebli została po prostu strawiona. Ale jak widzimy, troszkę się zachowało i wszystko, co się zachowało, to wam oczywiście pokażę. Tutaj mamy biurko. Najprawdopodobniej dzieciak tutaj spędzał czas. Zobaczcie, jak to wygląda. Kiedyś było naprawdę pięknie. Szkoda, że tak to się skończyło. Pianino. Nie da się już wydobyć żadnego dźwięku, ale mamy kogoś, kto tu pilnuje. Siemano. Atmosfera halloweenowa. Tutaj zejście do piwnicy, ale to za chwilę. Łazienka. Oranżeria, ale ładnie zrobiona. W Belgii czy w Holandii bardzo często można spotkać takie oranżerie ze względu na to, że tutaj taki jest trochę depresyjny kraj. Dlatego każde promienie słońca, które tutaj docierają, poprawiają na pewno samopoczucie. Zamknięte. Tutaj wyjście na ogród. Zobaczcie, jaka duża kamera. Ale to już chyba od sąsiada jest. Albo i nie. Ciężko mi teraz powiedzieć. Ale chyba tak, to już od sąsiada jest. Zobaczymy, czy coś zostało w piwnicy. Kolory sprawiają, że piwnica przestaje być mroczną. Aczkolwiek zawsze jest ta świadomość, że w piwnicy ktoś może być. Jakby się wchodziło do baru. A może tu kiedyś był bar? O kurczę, faktycznie. Kabelki. No to już wszystko wiadomo, na dole był bar. Ktoś sobie zafundował taki rarytas. Kontakt telefoniczny był. Adapter, którym odsłuchiwano płyty winylowe i jakiś wzmacniacz. Wyjście na zewnątrz. Kotłownia. Co?
miejsce dla Majsterkowicza. Płyty CD. Ogólnie tutaj widzę jakiś sprzęt grający. Nie, to jest chyba... Tak, tak. DVD. No, powiem wam, że w piwnicy dość sporo rzeczy. A to co? Nie wiem. Radio szpulowe? Znaczy się odtwarzacz. Najprawdopodobniej tak to się nazywało. Płyty winylowe. Tutaj trochę więcej. Ciekawe, czy znajdziemy jakieś klasyki. Już troszkę przegnity papier. Może nie być widać wykonawcy. Demis Rossos. Nie wiem, mi nic nie mówią te płyty. Tędy można również wyjść. Aha, tutaj chyba już wyjście, czy nie? O kurde. Zobaczcie, jaki stary sprzęt. Komputerek, jakaś waga. A tutaj podtopiony teren. Czyżby to była winda? Chyba tak. Wiem, że był przystosowany dom pod tego chłopczyka niepełnosprawnego, czyli faktycznie mogła to być winda. Żeby miał swobodny wjazd. Tutaj odtwarzacz DVD. Odtwarzacz CD i na kasety też jest. Dobra, idziemy zobaczyć do góry. Mam nadzieję, że tam coś zostało, bo kiedyś widziałem zdjęcia z tego miejsca. Dom był naprawdę piękny. Wiadomo, że z ubiegiem czasu nie dość, że dewastacja, to jeszcze natura też robi swoje. A nie wiem, czy tutaj nie było kamer. Taki monitorek, możliwe. Sprawdzimy, czy wszystko strawił ogień. Jeśli nie, no to super. A nie, tu jest oranżeria. My idziemy w tą stronę. Robi się coraz ciemniej. Ta część mi się podoba, salonu. Bardzo ładnie wymalowane. Idziemy do góry. Maszyna ulega powolnemu rozkładowi ze względu na wilgoć. O kurde. Powiem wam, że schody są już niepewne. O kurde. Z domu nic nie zostało. Kurde, byłem pewien, że będzie jakieś wyposażenie. A wisi tu jedynie instalacja. Zobaczcie. Całe sznury instalacji miedzianej. No nieźle. Kurde, aż powiem wam, że trochę strach chodzić po tym balkonie. Już jest całkowicie przemoczony. Tutaj chyba salon był. Możliwe. Tutaj też nic nie zostało. Wszystko się spaliło. Szkoda. Szkoda, bo miejsce naprawdę było piękne. Trochę
troszkę urok tego domu znikł. Ale i tak chciałem tutaj przyjechać i zobaczyć, co pozostało. Dobra, idziemy na dół. Myślę, że to jest dobra pora, aby już opuścić to miejsce. Na razie trzymaj się. My już stąd znikamy. Nie wiem, którędy wyjdziemy. Najprawdopodobniej piwnicą tym razem. Tam widziałem, że jest otwarty garaż, więc będzie nam o wiele łatwiej. Dobra. Moi drodzy, żegnam się z wami i do zobaczenia na mojej kolejnej wyprawie. Na razie trzymajcie się. Jesteśmy w kontakcie.